Cześć, witajcie na następnym odcinku. Dzisiaj flaga francuska. Powiem tak, trudny temat. Znaczy, w implementacji w C++ bardzo łatwy, ponieważ wydaje mi się, że jest to najprostszy algorytm zapisania, jaki widziałem w życiu. Ale jeśli chodzi o wytłumaczenie, to jest dla mnie ciężki. Nie wiem, czy będę potrafił wam go wytłumaczyć, no ale postaram się. Też prawda, że miałem trochę przerwy za tego algorytmiką, ponieważ wiadomo, korona, ferie, lekcji za bardzo dużo nie ma i się tego nie uczyłem. No ale cóż, Valorant też wyszedł, beta otwarta jest, dostępu nie mam. Jakby ktoś chciał się podzielić, to zapraszam. No ale przejdźmy już do tego wszystkiego. Flaga francuska polega na tym, że chcecie podzielić wasze dane na 3 podzbiory o jakichś tam określonych regułach, ja to sobie je zaznaczę. W dzisiejszym zadaniu podzielimy je sobie tak, że pierwsze będą podzielne przez 3, drugie będą podzielne przez 3 z resztą 1, a trzecie będą podzielone przez 3, będą dawały resztę 2. Powiedzmy sobie, macie jakieś dane, ja narysuję to, nie muszą to dane być... Jak, wydaje mi się, że jak wam wytłumaczę bez liczb, to szybciej to zrozumiecie, niż jakby to było z liczbami. No ale okej. No i potrzebujecie sobie tak jakby trzech zmiennych waszej głównej funkcji. Pierwsza to jest i. Nie będziecie iterować dzięki i po waszej tablicy, tylko tak jakby to będzie wasz ten, to będzie to i, to będzie wasze to miejsce. Czekajcie, narysuję tutaj taką linieczkę, o. I to wasze i będzie to miejsce. Na początku zawsze dajecie sobie, że wasze i jest równe minus 1. Potem wyjaśnię dlaczego. Drugim waszym, tak jakby potrzebnym, drugą waszą potrzebną rzeczą będzie wasze j. I j zawsze dajecie 0. I j to będzie wasze literowanie po tablicy przy każdej iteracji pętli. Obrocie pętli. Ale pamiętajcie, że to wasze j, które zwrócicie, to będzie to miejsce. No i jeszcze potrzebujecie trzeciej zmiennej, która się nazwijmy ją k. I będzie to zmienna n, która będzie po prostu wielkością waszej tablicy, nazwijmy ją n. W sensie to, ta zmienna jest k, a ja po prostu zwykle w parametrach podajecie to jako n na studiach. Także, że to jest wielkość tablicy, czyli nie wiem, wtab. To możemy sobie zamazać. Na końcu waszej pętli zwracacie sobie, ale to już musicie używać struktów, czyli musicie używać tak jakby obiektów w JavaScriptie. Zwracacie sobie z funkcji dwie zmienne. Też dlaczego strakty? Ponieważ bazowo z funkcji nie możecie zwrócić dwóch wartości. A dzięki straktowi i przekazaniu do niego wskaźnika możecie zwrócić dwie wartości. Także więcej, o wiele więcej wartości niż tylko jedna czy dwie. Dużo wartości możecie zwrócić. Także to potem w kodzie wam też pokażę, o co z tym chodzi. No ale generalnie zwracacie sobie na końcu i wasze j i to są wasze te miejsca. I potem jak chcecie wypisać te dane, to po prostu wypisujecie sobie, załóżmy jak chcecie wypisać podzielne przez 3, to tworzycie sobie pętlę for i ta pętla for iteruje wam od 0 do wskaźnika i, czyli tutaj tego, tylko że pamiętajcie, że mniejszego, a nie mniejszego i równego, to nie, tylko mniejszego. Jeżeli chcecie liczyć cyfry od podzielone przez 3 dające resztę 1, to dajcie tak samo fora, tutaj możemy zrobić to samo, i on będzie po prostu od i do waszego j. Tylko tak samo mniejszego. A jeżeli chcecie liczby podzielne przez 2, to po prostu będziecie dawać liczby, czyli będziecie robić to samo co u góry, od j do n, czyli do końca waszej tablicy. I też mniejsze. I tak jakby taka jest zasada całego tego programu. Omówmy teraz tylko takie warunki, jak to mniej więcej działa. Ej kurczę, wydaje mi się, że chyba wytłumaczyłem. Możecie to zrozumieć. Jeszcze główna sprawa, chciałbym przeprosić za głos. Nie wziąłem statywu ze stacji, także no... on troszeczkę będzie się różnił, ale okej. Okay. Założenie jest takie, macie główną pętlę while i ona iteruje się dopóki j jest mniejsze od k, czyli to j, bo to j będziemy sobie dawać w górę, jest mniejsze od k. Pierwszy warunek jest taki, że jeśli if wasze tab od j, czyli wasz pierwszy zerowy element przy pierwszej iteracji, omówmy sobie pierwszą iterację, wasze tab od j, czyli ten element tutaj o ten jest podzielony przez 3, to dajecie sobie, czekajcie, to wytrę. Przy pierwszej iteracji, jeżeli wasze, dobra, muszę to i tak zapisać, będzie prościej. Tab od j jest podzielne przez 3, czyli równa się 0, to zwiększacie sobie przed wszystkimi operacjami na początku wasze i. Czyli dajecie ten wskaźnik i sobie tutaj, na to zerowe miejsce, bo pamiętacie, że na początku on jest tutaj. On jest element wcześniej. On nie jest, wiecie, on nie jest na zerowym elemencie, tylko on jest na minus pierwszym elemencie. Zwiększacie sobie wasze i on wtedy to wasze i wędruje sobie tutaj, czyli jest w tym miejscu. I swapujecie sobie wasz sprawdzany element, czyli wasze j z i. Tak jakby to był ten element, także to nic się nie zmieni, ale tak jakby od początku już lecicie, że macie te liczby podzielone przez 3. Czyli o tutaj to miejsce. Swap, tutaj by było tab
tab z i z tab od j. Ok, to by było tutaj. Ale jeszcze pamiętacie, co musicie zrobić? To musicie zwiększyć sobie wasze j. Dlaczego? Ponieważ przy kolejnej iteracji waszej pętli nie chcecie zaczynać od tego miejsca, tylko chcecie zaczynać już od tego miejsca, czyli sprawdzać kolejną liczbę, czyli drugi indeks. Ok, no ale co w przypadku, jeżeli ta liczba jest podzielona przez 3 i daje resztę 1, czyli jest podzielona przez 3 i daje resztę 1 lub 2. Zacznijmy sobie od dwójki, ponieważ ja to zrobiłem troszeczkę w inny sposób. Czyli co w przypadku, jeżeli liczba podzielona przez 3 daje resztę 2? Dajcie sobie kolejnego ifa i wygląda tak samo jak u góry, czyli ja to sobie po prostu zrobię to w ten sposób, tylko to podzielone przez 3 równa się 2. Ok, jeśli to się równa 2, to jedyne co musicie zrobić, to już sobie wziąć ten wasz wskaźnik k. I to pamiętajcie, że ten wskaźnik k jest na początku, w tym miejscu, tutaj jest, czyli za waszą tablicą, bo nie jest wielkością waszej tablicy. A pamiętajcie, że ostatni element tablicy to jest wielkość waszej tablicy minus 1, czyli tu jest ten wskaźnik k. Bierzecie sobie ten wskaźnik k, dekrementujecie go, no i zamieniacie go z waszym j, czyli swap i robicie tab od k z tab od j. Ok, jak zmieniliście to z tab od k i z tab od j, to w tym miejscu, czyli na końcu, macie elementy podzielne przez 2, czyli tutaj te elementy. No i tak jakby to zawężacie. I teraz, czyli element ten drugi, wróćmy, bo mogliście nie zrozumieć. Element ten drugi był sprawdzony. No i okazało się, że podzielony przez 2 daje podzielony przez 3 daje resztę 2. Więc co robicie? Zamieniacie go z ostatnią wartością z waszej tablicy. Ale nie zwiększacie j. Dlaczego nie zwiększacie j? Ponieważ tego elementu jeszcze nie sprawdziliście, ostatniego, z którym zamieniliście. Pamiętajcie, że on nadal nie został sprawdzony. Więc kolejny obieg waszej pętli zacznie się znowu od drugiego miejsca. Tutaj. Ponieważ jeszcze tą wartość musicie sprawdzić. Ok, no i teraz trzecia, ostatnia opcja. Jak sprawdzamy, czy liczba podzielona przez 3 daje resztę 1? Sprawdzamy to w ten sposób, że jak już mamy tutaj te wszystkie warunki, to zostało nam jeszcze ostatnie else. Tutaj jest w ogóle if, a tu jest if else. To musi być wykonywane w ten sposób, to nie może być inny if. No i zostało wam wasze else. No i to wasze else polega tylko na tym, że zwiększacie sobie j. Dlaczego? Ponieważ jak jest podzielne przez 3, to zwiększacie sobie i. Znaczy to zwiększacie to j i zwiększacie sobie wskaźnik i. Jeżeli jest podzielne przez 3 i daje resztę 2, to zmniejszacie sobie wasze k. Więc naturalnie ten tutaj pojemnik z nadanymi, które będą podzielne przez 1, musi być tu gdzieś na środku. Co nie? Gdzieś tutaj musi być na środku. Więc w tym momencie zwiększacie tylko wasze j i on zostaje w tym miejscu, a wy lecicie sobie z kolejnym elementem. Jakby ten trzeci element był podzielny był podzielny przez 3, czyli dawał podzielone przez 3 daje resztę 0. Jeśli byłby podzielony przez 3, no to pamiętajcie, że wasze i dalej jest tutaj, na tym pierwszym elemencie, co nie? Więc wtedy po prostu i sobie inkrementujecie w górę, w tym miejscu, łapujecie ten element i zwiększacie wasze j. Ok, w miarę wydaje mi się, że wam to wytłumaczyłem. W ogóle ten bind to, no to wiadomo, nie wiem w jak inny sposób wam to rozpisywać, no ale w tym momencie tyle. Zapraszam do kodu, w kodzie też sobie napiszemy do tego skrypcik, ale pamiętajcie, że jest mniej więcej go pokazałem, tylko tam będzie troszeczkę udogodnień. Także yo, lećmy do Visual Studio Code. Jeżeli już chodzi o kod, no to sytuacja w miarę prosta. Inkludujemy sobie bibliotekę IOStream. Oczywiście używamy przestrzeni nazw using namespace std. No i co musimy zrobić, to musimy sobie stworzyć structa, który będzie przekowywał nam te dwa wskaźniki i i j, które później będziemy musieli je sobie zwrócić i tam po prostu będą te wskaźniki. Także deklaruję sobie structa o nazwie dane, no a w nim dwa inty i oraz j. Następnie deklaruję nagłówek mojej funkcji sortowanie i ona generalnie zwraca wartość, typ wartości dane, czyli po prostu nie dajecie załóżmy zwracanego inta, tylko dajecie właśnie to dane. Następnie ta moja funkcja sortowanie przyjmuje dwa parametry, tab, czyli moją tablicę oraz wielkość mojej tablicy. Oczywiście w głównej funkcji main deklaruję sobie wielkość tej tablicy, deklaruję jakieś przykładowe liczby w tej tablicy oraz tworzę sobie zmienną wynik sortowania o typie dane. No i generalnie ta zmienna będzie nam przechowywać ten mój wynik z tymi wskaźnikami z wykonania funkcji. Następnie przypisuję sobie właśnie do tej zmiennej wynik sortowania, przypisuję sobie wynik mojego sortowania, przekazując dwa parametry, jest to tablica oraz wielkość mojej tablicy. Następnie deklaruję ciało mojej funkcji sortowanie.
No i tam potrzebuję, tak jak wcześniej wspomniałem, w ogóle to już wszystko Wam omówiłem w poprzedniej części, no ale generalnie deklaruję sobie moje trzy zmienne i, j oraz k, czyli wielkość tablicy, i to jest minus 1, j to jest równe 0. Następnie główna pętla while, no i ona jest, cały czas się wykonuje, jeżeli j jest mniejsze od k. No i oczywiście te trzy warunki, o których była mowa wcześniej. Czyli jeżeli jest podzielne przez 3, to zwiększamy sobie wskaźnik i o 1 i zamieniamy tą wartość z wskaźnikiem j. I potem oczywiście j sobie inkrementujemy w górę. Następnie warunek sprawdzający, czy liczba podzielona przez 3 daje resztę 2, to też było wcześniej omówione, czyli po prostu k, czyli po prostu wskaźnik od prawej strony sobie dekrementujemy i zamieniamy go z j, czyli od prawej strony będą te podzielne przez 2, a następnie j jest plus plus, czyli w każdym innym przypadku inkrementujemy sobie mój wskaźnik j i wtedy w tym wypadku nasze podzielne przez 1, podzielne przez 3 zresztą 1 będą na tak jakby tym środkowym zbiorze liczb. Co dalej musimy zrobić, to musimy sobie stworzyć tego structa dane, wynik sortowania, przypisać odpowiednie mu wartości, czyli wynik sortowania od i to równa się i oraz wynik sortowania od j równa się j. No i co najważniejsze, musimy go zwrócić, bo nasza funkcja musi coś zwracać. Dalej co robię, to po prostu wypisuję te dane na ekranie w mojej głównej funkcji main. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli chcemy wypisać liczby podzielne przez 3, to po prostu zaczynamy od 0 i kontynuujemy do naszego wskaźnika i. Dalej, jeżeli chcemy wypisać liczby podzielone przez 3 zresztą 1, kontynuujemy od naszego wskaźnika i do naszego wskaźnika j. Tutaj od razu muszę Wam powiedzieć o jednej pomyłce, którą powiedziałem wcześniej. Generalnie wasze i, jak zwracacie, to będzie i równe się, liczby podzielne przez 3 do i równego wskaźnikowi i. Tam podawałem, że ma być tylko mniejsze, ale ma być mniejsze równe. I ostatnia rzecz, jaką wypisujemy, to podzielne przez 3 zresztą 2 i ona jest od wynik od wskaźnika j do końca waszej tablicy. Następnie na ekranie pokazuję Wam, że ten program działa, sortuje tak jak powinien. Także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Hejka, trzymajcie się. Cześć.